Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym programie Punkt Widzenia. Zgodnie z zapowiedzią, kampania naszego dzisiejszego gościa oparta została na współpracy ze społecznością lokalną, także wspólną walką o sprawy ważne dla miasta i całego regionu. A mowa przede wszystkim o ekologii, transporcie kolejowym, a także o tym, co we Wrocławiu nazywamy i będziemy, miejmy nadzieję, nazywać szybką koleją miejską. Moim i Państwa gościem jest dziś pani Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zielonych. No i również pani Małgosiu, musimy dopowiedzieć, że teraz tu już jest Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczonej Lewicy. Tak, zgadza się. Witam Państwa serdecznie. Startujemy w tych wyborach parlamentarnych jako Komitet Zjednoczona Lewica, w którego skład wchodzi wiele ugrupowań lewicowych. Ja mam zaszczyt startować tutaj w okręgu wrocławskim, w okręgu trzecim z pozycji numer jeden na liście. Pani Małgorzato, zacznijmy od spraw związanych ściśle z Wrocławiem. Szybka kolej miejska, no to jest pani chyba jedna ze sztandarowych pozycji, jeżeli chodzi o ten program wyborczy dla mieszkańców. Dlaczego akurat w tym upatruje jest, pani? Tak, i tutaj bym uzupełniła, że bardziej chodzi o szybką kolej aglomeracyjną. Nie chodzi tylko o Wrocław, ale również o miejscowości dookoła Wrocławia, gdzie postulujemy, by jeździły częstsze pociągi i by były przeprowadzane modernizacje linii kolejowych. Ma to bardzo wiele uzasadnień. Musimy powoli odchodzić od transportu takiego indywidualnego w stronę transportu zbiorowego, a kolej jest takim środkiem transportu, który pozwala szybko się przemieszczać, o ile mamy odpowiedni tabor i odpowiednio zmodernizowane linie. Zwiększa on komfort życia, dlatego że dużo wygodniej jest wsiąść do pociągu, podjechać na przykład do Wrocławia 40 minut lub później poruszać się po Wrocławiu koleją. No, w Polsce niestety mamy taki regres, jeśli chodzi o kolej. Teraz bardzo dużo się o tym mówi, jednak chciałam zauważyć, że od lat 80., gdzie koleje przewoziły ponad miliard pasażerów rocznie, jest taka duża tendencja spadkowa. Obecnie jest to 290 milionów pasażerów rocznie. No, zależy nam, żebyśmy rozwijali jednak kolej, podobnie jak Czesi, podobnie jak Niemcy i sprawili, by był to główny środek transportu dla mieszkańców większych aglomeracji, a także ogólnie szerzej w Polsce. Takie środki z Unii Europejskiej na pewno zostaną przyznane do roku 2023, kiedy ten kolejny budżet zostanie zamknięty. Możemy wrócić troszeczkę w przeszłość, bo Państwo, kiedy wrocławianie byli pytani w referendum wrocławskim, jeżeli chodzi o metro, powiedzieliście, że samo referendum to jest kpina. A to nie jest tak, że pod tym hasłem właśnie wrocławskiego metra kryła się ta kolej aglomeracyjna? No na pewno nie w wykonaniu prezydenta Dutkiewicza, który deklarował, że chce budować metro i poczynił działania, aby sprawdzić, czy taka inwestycja jest możliwa. Natomiast my uważamy, że Wrocław ma bardzo gęstą sieć kolejową i kwestią jest po prostu jej modernizacja, rewitalizacja, dodanie odpowiednich przystanków, na przykład na takich osiedlach jak Jagodno czy przy ulicy Długiej, tak by ta sieć była bardziej gęsta i bardziej dostępna dla ludzi. Jeżeli zapytamy o skalę całego kraju, to również Zieloni, teraz ze Zjednoczoną Lewicą, apelujecie Państwo o przerzucenie na koleje tranzytu ciężarowego. To słynne hasło tiry na tory. Tak. Wciąż aktualne również w tej kampanii? Wciąż aktualne, niestety dalej się nie sprawdziło, więc jest to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że wszyscy dopłacamy do tego, by remontować drogi. Drogi są potrzebne, ja nie przeczę, że nie są. Dzięki nim też jest możliwość rozwoju, budowy zakładów pracy. Natomiast część takiego tranzytu towarowego mogłaby spokojnie przebiegać drogą kolejową, więc hasło tiry na tory jak najbardziej aktualne. To myślę, że chyba warto także zapytać o potrzebę budowy kolei. Niby rzecz oczywista, musimy się rozwijać, wiemy w jakim kierunku ten transport kolejowy jest niezbędny w naszym kraju, no ale z jakimi wrocławianie mają do czynienia problemami na dzień dzisiejszy? Tej kolei nie mamy, więc co, ciężko dojeżdżać do pracy, tak. Problem z samą pracą, z samym zatrudnieniem. Proszę jeszcze powiedzieć, nie tyle co możemy oczekiwać po tej kolei, ale z jakimi problemami właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, spotykają się na co dzień, z którymi chcecie Państwo walczyć jako Zieloni? Przede wszystkim jest to kwestia mieszkalnictwa. Jest ogólna tendencja w Polsce, wspierana mocno przez rząd, przez programy Rodzina na Swoim, Mieszkanie dla Młodych, gdzie promowane są inwestycje deweloperskie, a także wykupowanie mieszkań na własność. To jest troszeczkę taki
sposób myślenia, że mieszkanie, w którym mogę być przez kilka lat, musi być koniecznie moją własnością. Na Zachodzie wygląda to inaczej. Większy odsetek mieszkań na rynku jest przeznaczony na wynajem. Są mieszkania komunalne, są mieszkania socjalne dla osób w gorszej sytuacji życiowej, a także dla osób młodych. W Polsce rynek wynajmu to jest tylko 5%, stąd też te bardzo wysokie ceny wynajmu mieszkań. No i taka pewna pułapka, że ludzie nie mogą przeznaczać połowy pensji na wynajem mieszkania, więc wolą już to mieszkanie kupić i wziąć kredyt. Natomiast jeśli poszerzymy tę ofertę mieszkaniową, czyli mieszkań na wynajem czy mieszkań komunalnych będzie więcej, to jednocześnie będą one bardziej dostępne i tańsze. Dlatego też jako Zjednoczona Lewica mamy w programie taki narodowy program budowy mieszkań na wynajem oraz budowy mieszkań komunalnych, większego wsparcia dla gmin w tym zakresie. Ja dodatkowo jestem zwolenniczką takiego rozwiązania, aby powstały samorządowe agencje mieszkaniowe. To by były takie jednostki samorządu, które zarządzałyby mieszkaniami w tej sytuacji, gdy na przykład ktoś ma mieszkanie, natomiast w tym mieszkaniu nie mieszka, bo wyjechał. Chce to mieszkanie wynająć, ale obawia się tych formalności, płacenia rachunków, dopilnowania tego, czy ktoś będzie o to mieszkanie dbał. I taka właściciel mieszkania może się zgłosić do takiej samorządowej agencji mieszkaniowej. Agencja mieszkaniowa, proszę mi samorządowa, tak, samorządowa agencja mieszkaniowa takiego ze spółdzielni? Finansowana właśnie z wynajmu tego mieszkania, czyli właściciel zgłasza się do takiej jednostki samorządowej. Mówi, że ma mieszkanie dostępne, ta jednostka szuka najemcy. Oczywiście wynajem wtedy będzie po niższej cenie, ale dzięki temu właściciel ma pewność, że będzie na pewno opłacony czynsz, że mieszkanie będzie w dobrym stanie po tym okresie najmu i przede wszystkim będzie to najem długoterminowy, który jest dobry i dla prywatnego właściciela, i dla osoby wynajmującej, która czuje, że to jest jej miejsce, może tam wprowadzać pewne zmiany. Więc jest to taka sytuacja, że obie strony wygrywają. Najemca mieszkanie ma nieco taniej, natomiast właściciel ma, powiedzmy, problem opłacania rachunków, ściągania czynszu i jakości mieszkania z głowy. No, na obecną chwilę możemy mówić, jedynym udogodnieniem ze strony państwa to jest na pewno start całego systemu MDM mieszkaniowego. No, poruszyliśmy temat finansów siłą rzeczy, bo ten czynsz, ten wynajem, ten zakup mieszkania musi zostać jakoś sfinansowany. Stanowisko Partii Zielonych w tej kwestii, jeżeli chodzi o nasze zarobki, jest również jasne. Wzrost płacy minimalnej do 50% średniej krajowej. To możliwe? Nie do 50% średniej krajowej, do 2,5 tysiąca złotych brutto. No, to jesteśmy to prawie blisko. No, prawie blisko. Likwidacja umów śmieciowych także i bezpłatnych staży. Tak. Likwidacja umów śmieciowych, będzie to proces stopniowy, przede wszystkim poprzez nakładanie oskładkowania na umowy zlecenie. No, nie możemy dopuścić takiej sytuacji, gdzie ponad milion Polaków, szczególnie młodych Polaków, pracuje na umowy czasowe, bez prawa do urlopu, bez prawa do chorobowego i bez żadnego zabezpieczenia socjalnego. Tutaj też wchodzi w grę wiek emerytalny. No, jak sobie wyobrażamy przechodzenie na emeryturę w momencie, kiedy młodzi ludzie po 10 lat, po 5 lat pracują ciężko, natomiast nie przysługuje im, nie wliczają im się te lata pracy do emerytury. Państwo także jasno zwracacie uwagę, że wprowadzenie wymogu zatrudnienia umowy o pracę dla firm, i tutaj warto to podkreślić, uczestniczących w przetargach i zamówieniach publicznych, powinno być obowiązkowe, tak? Czyli jeżeli państwo komuś, mówiąc w skrócie, zleca konkretne działanie w jakiejś firmie, przedsiębiorstwie, oni są zobowiązani, aby zatrudnić nas na umowę o pracę. Chodzi o to, że państwo powinno świecić przykładem, czyli powinniśmy dążyć do tego, by jak największy odsetek ludzi był zatrudniony na umowę o pracę w momencie, kiedy mamy zlecenie publiczne, jakiś przetarg publiczny na budowę nowej szkoły, budowę jakiegoś obiektu kultury, to musimy zadbać o to, by firma wykonująca zlecone zadanie zatrudniała ludzi na umowę o pracę. Dodatkowo też my jako Zieloni postulujemy tak zwane zielone klauzule, ponieważ to, o czym mówiliśmy, to były klauzule społeczne przy przetargach publicznych. My idziemy nieco dalej. Zależałoby nam, by przy nowych inwestycjach uwzględniać aspekty ochrony środowiska.
czyli by w zapisach dotyczących przetargów znajdowały się ustępy o tym, że nowe budynki, które powstają, powinny być efektywne energetycznie, czyli odpowiednio docieplone, by jak najmniej tego ciepła tracić, oraz powinny znajdować się na nich instalacje z odnawialnych źródeł, no, dotyczące odnawialnych źródeł energii. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia programowe. Chciałbym jeszcze powrócić do tematu, który wywołałem na początku naszej rozmowy, czyli do tych zapewnień Państwa, jeżeli chodzi o współpracę ze społecznością lokalną, a także o tą walkę o sprawy ważne dla miasta i regionu. Zjednoczona Lewica, w tym także teraz Siłą Rzeczy Zieloni, zapewniacie, że w kampanii zależy Wam na pokazaniu jedności i zdolności współpracy na rzecz wspólnego celu. Chcecie pokazać także zmianę pokoleniową, taką ewolucyjną, jak to nazywacie. Co takiego się stało na Lewicy, a także w Partii Zielonych, że stawiacie właśnie no, na coś, co można rzecz jest oczywistą sprawą? Wy naprawdę czujecie, że idzie to nowe? Czujemy. Ta młodość, tak? Czujemy. Ale proszę powiedzieć, Państwo się odcinacie od przeszłości? To znaczy, czy gruba kreska i czy pokazujecie może w innych? Bo bardzo mnie interesuje ten moment rozliczenia. Od czego się odcinacie? Tak, znaczy my jako Zieloni nie musimy się od niczego odcinać, dlatego Państwo, że nie macie, tak. Ale jako że nie mamy jakiejś złej przyszłości. Natomiast jako Zjednoczona Lewica idziemy silną koalicją ugrupowań lewicowych. Na naszych listach wyborczych są zarówno osoby z dużym doświadczeniem politycznym, jak i osoby, które stopniowo to doświadczenie zdobywają, a nie miały jeszcze okazji sprawdzić się w Sejmie czy w Senacie. Nie powiedziałabym, że to jest jakaś taka bardzo gruba kreska, ale widać ogromną zmianę na lewicy, widać tę potrzebę, żeby weszło nowe pokolenie. I ta potrzeba jest taka ogólnopolska, nie dotyczy tylko ugrupowań lewicowych. Podejrzewam, że z podobnymi problemami będą się spotykać partie takie jak Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość, gdzie też liderzy są już od lat na scenie politycznej, natomiast no, do drzwi puka nowe pokolenie, które chciałoby ustalać takie prawo, by było zgodne z możliwością rozwoju dla nich i dla ich rówieśników. Więc no mówimy tutaj głównie teraz o kwestii SLD, prawda? Dlatego, że SLD ze wszystkich partii parlamentarnych jest oprócz PSL-u, jest najdłużej działającą partią. Partią, do której zapisują się młodzi ludzie i ci młodzi ludzie chcą mieć realny udział we władzy. Widać, że to się zmienia. Ja osobiście współpracuję i bardzo sobie tę współpracę cenię z wieloma osobami właśnie z innych ugrupowań politycznych, z Barbarą Nowacką z Twojego Ruchu, z Krzysztofem Gawkowskim, z Pauliną Piechną, która jest wiceprzewodniczącą Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Są to osoby sprawdzone na polu lokalnym, radni miejscy, a także osoby ogólnie rozpoznawalne polityczne, które mają w sobie tę energię, podobnie jak tę energię mają w sobie Zieloni. Do tego, by coś zmieniać i by zawalczyć o postulaty właśnie naszego pokolenia, tak przełomu lat 70., 80., a także dalej. To jest tak, muszę dopytać, że Państwo straciliście poprzez tą odwieczną walkę na linii Platforma Obywatelska PiS, czy może jednak ta lewica, nawet nasza Dolnośląska, jakieś błędy popełniła w ostatnim czasie? Wszyscy popełniali błędy, prawda? Nie ma chyba partii, która błędów nie popełniała. Na pewno bardzo dużo błędów ze strony tutaj ugrupowań lewicowych we Wrocławiu było takie schematyczne myślenie, czyli na przykład schematyczny sposób prowadzenia kampanii wyborczej, brak także jakiegoś silnego lokalnego lidera, który by pociągnął za sobą ludzi i brak tej współpracy ze społecznością lokalną. My jako Zieloni ten trend nieco odwróciliśmy, współpracujemy mocno z ruchami miejskimi, bierzemy udział w różnych inicjatywach obywatelskich, czynnie, mimo że nie jesteśmy w Radzie Miejskiej, czynnie uczestniczymy w strategii do strategii dla Wrocławia i w takich inicjatywach podejmowanych gdzieś przez magistrat oraz właśnie organizacje pozarządowe. I dzięki temu jest ta nowa siła, dlatego że ludzie zaczęli zauważać, że politycy to nie jest tylko klasa, która pojawia się od czasu do czasu w telewizji, jednak są to normalni ludzie, którzy walczą o sprawy ważne dla wszystkich mieszkańców. Przed nami, drodzy Państwo, także we Wrocławiu sobotni marsz związany z legalizacją medycznej marihuany i Państwo także w programie to macie. Jeżeli chodzi o sztandar, no i ogólnie mówicie także o tej polityce narkotykowej opartej na edukacji i prewencji, a nie karaniu.
Moje pytanie jest następujące. Czy może Pani nam wyjaśnić, o co chodzi, jeżeli chodzi o zielonych i ich walkę o legalizację marihuany? Bo tam jest dużo niewiadomych, prawda? I dużo obaw tak naprawdę. Tylko walczycie o legalizację medycznej marihuany, czy w ogóle o legalizację? Jako zieloni w programie mamy legalizację marihuany. Uważamy, że to jest podobna używka jak alkohol czy papierosy, a często nawet mniej szkodząca. Dodatkowo wiele kontrowersji budzi fakt, że często nielegalnie dystrybuowana marihuana jest różnej jakości. Uważamy, że gdyby marihuanę udało się zalegalizować, byłyby odpowiednie sklepy, byłaby kontrola państwowa nad tą marihuaną, a dodatkowo byłyby duże wpływy do budżetu. Od osób z podatków, prawda? Od osób, które by kupowały tę marihuanę. Jeśli chodzi o marihuanę medyczną, to wiadomo, że jest to pierwszy krok. Działanie marihuany medycznej jest udowodnione praktyką na Zachodzie, że rzeczywiście ona bardzo pomaga osobom cierpiącym, uśmierza ból, więc uważamy, że skoro coś działa, to nie można tego hamować, a tym bardziej nie można karać osób, które niosą pomoc. Również dziękuję za komentarz. Tak, też kwestia oleju konopnego. Nawet się ostatnio bardzo śmiałam, ponieważ koleżanka powiedziała mi, że jej mama w Czechach kupiła olej konopny właśnie na takie bóle reumatyczne i poleciła swojej koleżance, sąsiadce z osiedla, która miała złamaną rękę i takie bóle odczuwała. No i co? Jest to niejako propagowanie, tak, narkotyków. Natomiast nie jest to względem polskiego prawa, natomiast tak naprawdę jest to tylko przynoszenie ulgi w cierpieniu. Kolejny temat, który chciałem wywołać, to temat parytetów i o potwierdzenie, czy nadal w Państwa partii, w Zielonych, od kół do Zarządu Krajowego obowiązuje zasada parytetu płci. No i dlaczego to jest tak ważne? Bo słyszymy często głosy z prawej strony, że ten parytet to jest coś, mówiąc wprost, zbędnego, że to nie tak powinno wyglądać. Jako partia od 2003 roku, powstaliśmy w 2003 roku i od samego początku mamy wpisany parytet w nasz statut. Parytet dotyczy zarówno przewodniczących, dlatego mamy zawsze dwoje przewodniczących, kobietę i mężczyznę. Następnie mamy organy statutowe, wszystkie, w których także obowiązuje parytet. Tutaj jest Rada Krajowa, Zarząd Krajowy, Sąd Koleżeński, Komisja Rewizyjna. A ponadto staramy się, by w regionach, tam gdzie jest taka możliwość, tak żeby był parytet i by było dwoje współprzewodniczących. Czyli właśnie w kołach, w lokalnych oddziałach, że tak to ujmę, zielonych. Jest to dla nas kwestia niezwykle ważna, dlatego że zawsze stoimy na straży równości i przede wszystkim równości kobiet i mężczyzn. No, rzeczywistość jest niestety brutalna. Bardzo często widać, że w polityce widoczni są tylko mężczyźni. Jakbyśmy popatrzyli na programy publicystyczne, powiedzmy jeszcze sprzed 5-10 lat, to często do studia zapraszani byli tylko panowie, nie było pań. Dzięki powolnej zmianie, która dokonała się w ordynacji wyborczej, czyli w tym, że kobiety muszą pojawiać się na listach, że jest pewna kwota kobiet. Kobiety też przebiły się do polityki, są zapraszane do programów publicystycznych i przede wszystkim mają wpływ na ustalanie prawa, a bardzo często to prawo właśnie kobiet dotyczy. Więc kto lepiej mógłby to prawo ustalić, jak nie one? Tyle stanowiska Partii Zielonych. Przypomnijmy, wybory już 25 października. Pani Małgorzato, bardzo Pani dziękuję za dzisiejszy komentarz do Waszego programu i do tych sztandarowych haseł. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem była Pani Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zielonych, no i również Komitet Wyborczy Zjednoczonej Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A na kolejny program Punkt Widzenia zapraszamy Państwa już jutro. Do zobaczenia.